Dzień dobry, dzień dobry, cześć, 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 daj coś zjeść. Temat jedzeniowy, smacznego, jeśli jecie coś. Taki, nie wiem jak to nazwać, serial grillowy, Odyseja grillowa, czy jak to tam jeszcze nazwać. Stawka większa niż grill, czy coś takiego, czy grill, no dobra, mieszę z tymi głupotami moimi jak zwykle, bo ja to się lubię tak rozwodzić nad tym wszystkim. Będę rozpalał grilla, dzisiaj jest dzień powszedni, chciałem taką przyjemność myszy zrobić, bo ona wróciła z pracy, tam kima sobie, no i niech sobie dziewczyna pokima, a taki niech ma smak inny, czegoś innego, wiadomo, takiej, nie, niech to nie będzie smak dnia powszedniego, a taki zapach weekendu, może dym tam do niej dojdzie, chociaż dzisiaj przyniosłem grilla tutaj troszeczkę na ogród, dam wyżej, być może tu kiedyś w przyszłości też zrobimy sobie takie stanowisko grillowe. No i zaraz będę rozpalał grilla. Ja rozpalam tradycjonalnie, nie? Tradycyjnie, konserwatywnie. Drewka, papier. Wcześniej wam chyba, nie wiem czy mówiłem, ale to jest bardzo dobry grill. On tak w sumie można powiedzieć nawet jakby to wędzi, nie? Bo te grille otwarte, one są tak, no też wędzą, ale Ten ma dodatkowo, to tak wygląda, że to praży się, ten można regulować sobie ten dym. Nie trzeba wodą polewać przede wszystkim, nie? Jak nam się tutaj zajmie, to zaraz, nie? Ta potrawa nasza. No i co? Popiół spada tu, możemy sobie go wypruszać. Jeśli chcemy, wypruszamy tym. Regulujemy cuk sobie tym. Tu też regulujemy sobie, no i co? Co wam mogę powiedzieć? Super grill, cieszę się w przyszłości i chcę zrobić sobie taki piec, na którym będzie blacha taka nierdzewna, która będzie podgrzewana od dołu, być może tam jeszcze wędzarnia będzie taka mała, a na tej blasze będę mógł sobie tam, wiadomo, bez tłuszczu położyć jakąś wędlinkę, warzywko, rybkę, to mi się fajnie tak, no wiadomo, nie? Upichci, że tak powiem. Maszyna rozpalona. Tradycyjnie, tak jak powiedziałem. A jeszcze zaletą tego grilla jest to, że nie trzeba go zalewać wodą po skończonej imprezie, nie? Po prostu zakręcamy dół, zakręcamy tu górę, nakładamy przykrywkę, nie ma dostępu powietrza, nie ma grilla. Proste, wszystko. No i jak to bywa? W świecie nie palaczy, no nie mamy. Nie mamy nawet dobrych zapałek, musiałem się do domu po zapalarę udać. Straciłem naprawdę wiele czasu tutaj z tymi zapałkami, żeby to podpalić. Jednak zapalarka, no, nie jestem doświadczonym palaczem, o tak wam powiem. No tak to wygląda, tak się rozpala. Francja, elegancja. Trzeba czekać, aż się węgielki zajmą. Węgielki. No i będzie fajnie, co? Także tak to wygląda. Grill się już, widzicie, rozpala fajnie. Już temperatura się robi. Fajnie, już jest ciepło. Tutaj czuć tą temperaturkę. A ja wam pokażę moje dynie. Jak to z tymi dyniami mam? Co ja wcześniej, zapraszam was też na filmik, zobaczcie tam jak ja wcześniej tam działkowcem się trochę robiłem, takim ogrodnikiem, no ale tam słabo mi wyszło z tym ogrodnictwem. Okazało się, że nasiona, które kupiłem, nie są tymi nasionami, które miały być w opakowaniu, a to były zupełnie inne nasiona i tak jeszcze innym razem też takie miałem jaja. Nie wiem, czy ci producenci żarty sobie robią z ludzi. No, także pokażę wam zaraz jak mi tam rośnie. Jak mi tam rośnie, ja? Jakie dwuznaczne sformułowanie. Dobra, teraz wam pokażę. Ja znowu już wam pokażę. Na razie. Ajne dynia. Już jest. Piękna sobie rośnie tutaj. Teraz wam pokażę inną. Proszę, druga. Równie piękna. No i trzecia dynia tu sobie rośnie. Przed chwileczką podlewałem. Ładna jest. To jest pierwsza. Pierwsza, ale trzecia. Ostatnią ją ostatnią pokazuję, nie? Także na razie jest tyle się dorobiłem. Idę z powrotem do grilla.